O miłości. Tutaj pokazuje, jak układają się relacje, zależnie od tego, czy wysoko wrażliwy jest mężczyzna, czy kobieta, czy osoby wysoko wrażliwe tworzą dobre związki z innymi osobami wysoko wrażliwymi i jakie są zalety związków mieszanych. Tutaj poznacie też o tym, jak w ogóle przełamać swój lęk przed zaangażowaniem z drugą osobą, a także jak znaleźć złoty środek w relacji między osobami, jeżeli jedna osoba jest wysoko wrażliwa, a druga nie, albo jak są dwie osoby wysoko wrażliwe. To na pewno jest też ułatwienie dla wielu związków, w którym macie wrażenie, że się nie możecie dogadać, a może się okazać, że znajdziecie w tym swój złoty środek. I trzecia książka tej samej autorki to jest Wysoko wrażliwi rodzice, czyli Bądź dobrym rodzicem, nawet jeśli cały świat cię przytłacza. To jest książka, którą ja sobie bardzo blisko do serduszka wzięłam, ponieważ czasami jest tak, że jako rodzice, dopiero gdy stajemy się rodzicami, dowiadujemy się, że jesteśmy osobami wysoko wrażliwymi, bo nagle się okazuje, że 1000 bodźców, którymi obdarowują nas dzieci, chaos, jaki nas otacza w macierzyństwie, to jest właśnie coś, co daje naszej wysokiej wrażliwości impuls do nadmiernego odczuwania tego wszystkiego, co też jest frustrujące, stresujące i budzi wewnętrzny nas niepokój. No i to też pokazuje, w jaki sposób rodzice wysoko wrażliwi mogą dać wsparcie swoim dzieciom i w jaki sposób sobie w ogóle radzić w tych trudach macierzyństwa. Jest tutaj też o depresji, co nieco, jest o regulacji emocji, w związku jakby z relacjami społecznymi. Jest pokazane, w jaki sposób radzić sobie z wypaleniem rodzicielskim, więc naprawdę Wam serdecznie polecam, jeżeli jesteście rodzicami wysoko wrażliwymi i chcecie jak najlepiej sobie z tym macierzyństwem poradzić. To są serie psychologiczne i jest jeszcze nowa książka, która wyszła niedawno, Sylwii Harke, Jak być silną i wysoko wrażliwą, kiedy kobieta czuje za mocno. Tej książki jeszcze nie zdążyłam do końca przeczytać, ale jest to zdecydowanie niezwykle empatyczny poradnik dla kobiet, w którym spotykają się dwie kultowe książki. Biegnąca z wilkami Clarissy Pinkola Estes i Wysoko wrażliwi dr Elaine Aron, czyli właśnie z tą serią książek. I jak ją do końca przeczytam, na pewno Wam dam znać, co o niej myślę, ale już jestem nią... Może oczarowana jeszcze nie, ale na pewno uważam, że jest warta uwagi. Jako też uzupełnienie na pewno tej serii książek Elaine and Aron. Dajcie też znać, co Wy o tym sądzicie. Moim zdaniem zasługuje na to, że jest w topce i myślę, że do końca jak ją przeczytam, to sobie wyrobię ostatecznie zdanie. Ok, słuchajcie, czyli tak, przerobiliśmy tematy, a nie, jeszcze o psychologii. Tutaj jest tej serii, ruszę sobie tą serię książek. Bo to są też jeszcze jakby temat psychologicznych książek się nie skończył, więc to sobie troszkę tutaj już przesuniemy. Chciałabym Wam teraz przedstawić te książki. Zaczniemy od tych, które są ostatnio znowu na topce, czy znowu, po prostu są na topce i nie bez powodu. To są książki z serii Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików, Wsparcie dla dorosłych córek narcystycznych matek i Wyrosnąć z DDA, Wsparcie dla dorosłych córek alkoholików. To są książki, każda jest innego autora. Tommy Helsten, Carol McBridge i Robert J. Ackerman. Każda z tych książek to są poradniki, które też swoją drogą są bardzo polecane przez psychologów ostatnio i one też się znajdują na topce empikowej, nie bez powodu się cieszą dobrą sprzedażą, co tylko jakby pokazuje, że ten problem jest w Polsce cały czas jeszcze nie tak dobrze omawiany, a niestety jest bardzo powszechne, bo jakby z alkoholizmem mamy do czynienia na co dzień i niestety wielu z nas dotknął problem alkoholizmu w rodzinie. W związku z tym wielu osób naszych, które teraz jesteśmy jakby osobami dorosłymi, odczuwamy skutki właśnie naszych doświadczeń, czy doświadczeń z naszej rodziny dotyczy związanych z alkoholem, z którymi zmagali się rodzice, dziadkowie, czy inne osoby bliskie, z którymi się wychowywaliśmy. I dlatego te książki Wam szczególnie polecam, żeby to jest też taki moim zdaniem wstęp do psychoterapii dla osób, które są DDA, czyli dorosłymi dziećmi alkoholików, albo DDD, czyli dorosłymi dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Te książki, też ostatnio dostałam sporo wiadomości, jak polecałam je na swoim Instagramie, że dużo osób po przeczytaniu tych książek zdecydowało się na psychoterapię i myślę, że to jest faktycznie ten taki pierwszy krok, żeby zrozumieć pewne mechanizmy, które nami kierują. I na przykład pierwsza książka to była
wsparcie. Nie, Wyrosnąć z DDA, to była chyba pierwsza książka z tego, co kojarzę. No i teraz słuchajcie, czy wciąż zdarza Ci się zrezygnować z własnych potrzeb na rzecz cudzych? Za wszelką cenę dążysz do perfekcji w tym, co robisz, szukasz u innych potwierdzenia swojej wartości, wciąż czujesz niewyjaśnione napięcie i niepokój. Dorastanie w rodzinie alkoholowej odciska głębokie piętno na psychice. By jakoś poradzić sobie w dzieciństwie, musiałaś wypracować sztywne schematy reagowania. Dzięki nim stałaś się mistrzynią przetrwania. Dziś te mechanizmy są już niepotrzebne, ale tobie trudno się od nich uwolnić i wciąż odgrywasz dawną rolę. Autor Robert J. Ackerman jest doktorem i od kilkudziesięciu lat pomaga dorosłym córkom alkoholików zrozumieć siebie, zaakceptować ich skomplikowaną przeszłość i rozpocząć proces zdrowienia. Więc to doświadczenie przekazuje właśnie w tych książkach. Kolejne książki to są jakby nawiązanie też do tych książek. To jest nowe wydanie bestsellerowej książki, która pomogła tysiącom dorosłych dzieci alkoholików. Tutaj ona jest dużo cięższa, ale jest tutaj naprawdę tak zwane mięcho. Tutaj jest konkret, to jest krótka, ale treściwa treść. Krótka, ale wartościowa treść, pokazująca, na czym to polega, jak działają mechanizmy. A ta książka to jest wsparcie od dorosłych córek narcystycznych matek, czyli jak być wystarczająco dobrą. Często nie zdajemy sobie sprawy, że nasze mamy miały taką naturę narcystyczną i to się przekłada na to, jak my postrzegamy siebie teraz. Ta książka jest bestsellerem światowym. To jest nowe wydanie książki Nigdy Dość Dobra. Może kojarzycie tą książkę pod tym tytułem, która teraz się właśnie pojawiła. Niedawno. Więc to są te kolejne książki psychologiczne, które Wam serdecznie polecam z tej serii. No i tutaj oczywiście mamy kolejne już. To jest książka, która została wydana dosyć dawno i ona jest w sumie rzadko, już teraz się z nią spotykam, w Empikach chyba jest rzadko dostępna, ale dziwię się, bo myślę, że warto tą książkę reaktywować i ją pokazać. Alkoholicy wysoko funkcjonujący z perspektywy profesjonalnej i osobistej. To jest książka taka bardziej, jakby to powiedzieć, to jest też konkretna, to jest troszeczkę już taki język psychologiczny, to jest pokazanie, jak są postrzegani alkoholicy, że jakby to też nie są tylko osoby, które pod sklepem stoją i nie mają domu, nie mają gdzie pójść, tylko to też są osoby, które funkcjonują normalnie, na co dzień pracują. To są menadżerowie, finansiści, biznesmeni, to są osoby, które mają na co dzień rodziny, sukcesy i tak dalej. I to jest książka, która pokazuje, jakim problemem jest alkoholizm i że dotyczy to każdego, a niekoniecznie tylko tak zwanych żuli pod sklepem, co nam się też kojarzy z alkoholizmem. Lego Off. To jest książka najnowsza, która wyszła niedawno. Też już jest w topce, jest bestsellerem. To jest mnóstwo praktycznych ćwiczeń o tym, jak... To jest w ogóle książka tak naprawdę dla nastolatków, bo to jest książka, która wyszła z serią Feria Young. Young, czyli dla nastolatków. I mimo, że ona jest dla nastolatków, ja polecam ją Wam także, bo często dużo łatwiej zrozumieć język, który jest pisany właśnie do młodszych czytelników, dla nas. Ja na przykład ją przeczytałam i ją bardzo dobrze odebrałam dla siebie. Jest mnóstwo ćwiczeń, jest mnóstwo takich praktycznych wskazówek, typu jak znaleźć źródło swojego gniewu, jak sobie radzić z oddychaniem przeponowym. Tutaj są przykłady właśnie jak komunikować, tak zwanych komunikatów obronnych, jak się komunikować. Ja myślę, że to poza tym, że to jest książka dla nastolatek, to że Wy także z niej możecie spokojnie zaczerpnąć mnóstwo ciekawych informacji. Ogarnij się i zacznij żyć. Książka troszeczkę już pisana, to jest w ogóle zupełnie inny typ książki, bo zobaczcie, ona ma mnóstwo różnych obrazków, więc jest taka bardzo wizualnie przygotowana, ale też zobaczcie z ćwiczeniami. Może tutaj jest też właśnie te punkty takie typowo ćwiczeniowe, więc trochę z humorem pisana. To jest Ogarnij się i zacznij żyć, porady dla niecałkiem doskonałych. Tu jest tak zwany nietypowo napisany, bo to w ogóle napisał, tu jest kilku autorów tej książki, znaczy kilku autorów, to jest po prostu kilku bohaterów jakby tej książki, którzy nam uczą, jak się w 3 tygodnie przestać zamartwiać. I tu jest neurobiolog, psycholożka, trener osobisty i diablica. I niedoskonała oczywiście sama w sobie bohaterka tej książki.
Słuchajcie, ta książka jest szalenie ciekawa. Jest naprawdę, może w niej fajne jest to, że jest z dystansem potraktowane nasze codzienne zmagania i problemy. No i te ilustracje też są takie, wiecie, blogerskie, śmieszne, fajne, sympatyczne, więc czyta się to się z naprawdę przyjemnością i szybko się czyta przede wszystkim też. O, kobieta super pozytywna. Zobaczcie sobie, jak wygląda kobieta super pozytywna. Ja myślę, że to jest książka taka motywacyjna, która naprawdę daje takiego kopa, powera, ale też odciąża od takich już trochę cięższych treści, jak na przykład, wiecie, czytanie ciągle takich, mimo że one są pisane fajnym językiem, te książki, no to jednak jest to jakaś wiedza taka dosyć ciężka. Znaczy ciężka, może nie dosłownie ciężka, ale wymagająca od nas troszeczkę więcej uwagi, koncentracji i skupienia. Natomiast to jest taki luzik, lajcik, więc taki właśnie typowo ogarnie się, zacznij żyć, u mnie pełen luz, no i ja też tą książkę tak postrzegam, że czytam ją sobie na luzie, haha, hehe, i jest w ogóle super. Więc też ja wam polecam. No i już kończąc tematy psychologiczne, powiem szczerze, że nie znałam tego autora. Książka Ja, Tadeusza Niwińskiego. To jest polski autor. On opublikował kiedyś książkę My, czyli Jak być razem i później Elementarz życia. Ta książka mnie osobiście jakoś tam bardzo samo w sobie nie oczarowała, natomiast porusza też kilka ciekawych zagadnień. Ja sobie z niej wybrałam kilka swoich ulubionych fragmentów. Właśnie odnośnie tego, jakie jest połączenie gniewu z osobowością. O poczuciu własnej wartości bardzo fajnie autor też pisze, jak je troszeczkę wzmocnić, jak programować swój sukces. Nie jest to taki coachingowy bełkot, jak ja to czasami nazywam, takie coachingowe książki. Natomiast ta książka sama w sobie, ona jest taka dziwna dla mnie, bo z jednej strony nie urzekła mnie, ale ma coś w sobie, co z niej naprawdę zapamiętam i do niej czasami wracam. Też jest trochę o medytacji, też jest o tym, jak skupić się, jak poświęcić się swojemu ja, jak się w tym dobrze odnaleźć. Przeczytajcie ją. Sami ocencie, czy wam się podoba, czy nie. Ja ją specjalnie tutaj do tej serii książek, które mi się podobają, wzięłam z tego względu, że uważam, że jest warta uwagi. Coś z niej myślę, że wyciągniecie dla siebie. Mi się osobiście ona podoba, ale nie cała. Ale są fragmenty, które naprawdę trafiają prosto w serducho. Okej, okay. I tutaj to już jest książka, której bym nie wrzuciła do kategorii psychologiczne. Natomiast tutaj już sobie zaraz będziemy przechodzić w kolejnej części do książek naukowych i do książek żywieniowych. Zanim do tego przejdziemy, chcę wam jeszcze powiedzieć o dwóch książkach, bo te wrzucimy do zdrowotnych. Natomiast są dwie książki, które mi nie wpasowały się w żadną kategorię i chyba tylko te dwie. Nie tylko te dwie. Ale to dorzucę je w takim razie. O, zrobimy małe przemeblowanie. To jeszcze będzie ta. A ta pójdzie do zdrowotnych. Ok, czyli cztery książki wam jeszcze teraz w tej części pokażę, które wam serdecznie polecam. Instagram bez filtra. To jest w ogóle czederska książka nieopublikowanej dodanej historii powstania Instagrama i starcia jej idealistycznych twórców z agresywną polityką giganta Facebooka. Czytałam ją z zapartym tchem, nie ukrywam, bo uwielbiam Instagram i często na nim siedzę, jak dobrze wiecie. Jeżeli jesteś influencerem, fanem Instagrama, albo po prostu ciekawi cię historia gigantów, to serdecznie wam ją polecam. Sarah Friar jest dziennikarką i ona tam już wymęczyła tego Instagrama totalnie. Odkryła kilka jakichś tam bolesnych dla nich rzeczy i historii powyciągała, których oni chyba nie do końca chcieli. Więc w ogóle z tego, co mi wiadomo, to Instagram się bardzo oburzył tą książką, co też pokazuje, że coś tam jest na rzeczy prawdopodobnie. Kolejna książka to szczególnie polecam rodzicom. Czy słonie dają klapsy i fascynujące rodzicielstwo zwierząt. Słuchajcie, ta książka jest po prostu przepiękna, jest cudowna. Ja ją naprawdę ją kocham. Czytałam ją chyba ze 3 razy. Pokazują tutaj lekarz weterynarii, napisał tą książkę i popularyzatorka wiedzy przyrodniczej z pasją odsłoniła kulisy niezwykłego świata zwierząt. Przy okazji rozprawiają się z mitami na temat rodzicielstwa. No i teraz słuchajcie, jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, czy zwierzęta karzą swoje dzieci, czy matka jest z natury lepszym rodzicem niż ojciec, czy płacz to próba zmanipulowania rodzica, czy powinno się unikać noszenia dzieci na rękach, bo się przyzwyczai, nie wahaj się i sięgnij po tą książkę. Ja ją naprawdę serdecznie polecam. Ja kocham zwierzęta i kocham takie podejście do rodzicielstwa, więc zdecydowanie wam ją naprawdę polecam. Kolejna książka. To może wrzucę bardziej do tych naukowych, ale tak,
Ostatnie chwile. Czytałam ją, jak leciałam samolotem, już nie pamiętam gdzie, chyba lecieliśmy wtedy do Egiptu, wzięłam ją sobie do przeczytania, ryczałam do tego potwornie. To jest książka Ostatnie chwile, bardzo ludzkie historie. Lekarz paliatywny przełamuje tabu na temat końcowych dni i godzin życia. Trudna jest ta książka, bo każdego nas to czeka, a w tej książce autorka pokazuje, jak wyglądają te ostatnie chwile naszego życia. Jak je postrzegać? Też jest taki wątek, troszeczkę podejście trochę takie filozoficzne, trochę takie skłaniające do refleksji, ale z takim bardzo ciepłym i spokojnym zrozumieniem dla naszej ludzkiej natury. I myślę, że ja po tej książce miałam w głowie mętlik straszny, ale mam nadzieję, że dzięki niej przestaniecie się, tak jak ja, trochę obawiać tych ostatnich chwil. I trzeba w sumie o umieraniu też rozmawiać. I tutaj autorka pisze, że mam nadzieję, że będziesz się mniej bał oraz będziesz bardziej skłonny przygotować się do umierania i o nim rozmawiać. Napisałam tę książkę, bo uważam, że wszyscy możemy żyć lepiej i lepiej umierać dzięki świadomości końca. Z tą refleksją zostawiam Was na dzisiaj. Druga część naszego nagrania polecającego książki Ferri dobiega końca. Postanowiłam rozłożyć to jednak na części, bo jak widzicie, to jednak trochę trwa, zanim omówimy kolejne wątki. W kolejnej części skupię się już na tak zwanych już książkach naukowych, a na sam koniec zostawiam książki dietetyczne i zdrowotne.